cieszy mnie to, że coraz więcej młodych ludzi z różnych miast, w tym z Wrocławia, zajmuje się analizą danych i sztuczną inteligencją. Było mnóstwo pomysłów, szczególnie podobały mi się te, które analizowały również aspekt ludzki, zatrudnienia w firmach. Pomysł na udział w hackathonie wziął się z tego, że chcieliśmy po prostu spędzić ze sobą weekend. Ciężko nam było znaleźć dogodny termin i stwierdziliśmy, że spożytkujemy to siedząc całą noc, robiąc to, co lubimy, czyli pisząc fajny kod i rozwiązując ciekawe case'y. Muszę powiedzieć, że jestem mega, mega zafascynowany tym, co tutaj widzę. Jest energia, jest potencjał, są super pomysły. Jak dobrze wiemy, dziś najważniejsza jest informacja. Uczestnicy tego hackathonu wyraźnie pokazali, że wiedzą, co z nią robić i jak sobie z nią radzić. I to prawdopodobnie w przyszłości będzie nam pomagało. Bardzo im dziękujemy za to. Wspaniała atmosfera, utalentowani młodzi ludzie i doskonałe pomysły. Tego szukamy dla naszego banku, by być najlepszym. Wyróżnia nas to, że jesteśmy zgraną ekipą od dawna już i na wszystkie hackatony, wszystkie startupy czy inne rzeczy działamy razem i jesteśmy w tym najlepsi we współpracy. To jest na pewno nasz największy plus. No, nasz pomysł jest taki, żeby tworzyć aplikacje, czy bardziej narzędzie wspomagające specjalistów, którzy zajmują się analizą ryzyka. Zajęliśmy dziś trzecie miejsce. Nasz pomysł to predykowanie, jakimi usługami finansowymi byłaby zainteresowana potencjalnie firma. Jesteśmy pierwszy raz jako uczestnicy hackathonu. Drugie miejsce, myślę, że to jest bardzo dobry sukces. Łukasz, spałeś tej nocy? Dobrze? W ogóle. Ja troszkę spałem, ale programiści nie śpią. Opłaciło się. Zajęliśmy pierwsze miejsce. No, konkurencja była na tyle zacięta, że do samego końca tak naprawdę nie wiedzieliśmy, jakie będą wyniki. Nie spodziewaliśmy się kompletnie. No, było super, naprawdę. Pomimo tego strasznego zmęczenia, to jesteśmy wszyscy bardzo zadowoleni. Tym bardziej, że dla nas wszystkich to jest pierwszy hackathon w życiu de facto. Także jesteśmy tym bardziej zaskoczeni. No i cieszymy się bardzo. Jak będzie kolejna edycja, to na pewno wpadniemy.